Śląskie uczci 500 lat reformacji. Sejmik Województwa Śląskiego przyjął rezolucję o ogłoszeniu roku 2017 rokiem reformacji. Uchwała ma związek z 500. rocznicą zapoczątkowanej przez Marcina Lutra reformacji. Sejmik pragnie w ten sposób wyrazić szacunek wobec wszystkich mieszkańców Województwa Śląskiego wyznania ewangelicko-ausburskiego, zgromadzonych w dwóch diecezjach, cieszyńskiej i katowickiej, a także przypomnieć ich wkład w kulturę i duchowość regionu. W dobie wyznaniowych sporów w XVII wieku śląski protestantyzm wydał postaci tej miary, co Jerzy Trzanowski z Cieszyna, zwany słowiańskim Lutrem, czy choćby Walentyn Oździński, autor słynnej Officina Ferrata. W roku 2017 w województwie śląskim odbywać się będą liczne wydarzenia organizowane przez samorząd województwa o charakterze religijnym, kulturalnym oraz naukowym, poświęcone roli protestantyzmu w historii regionu. Oprócz tego podczas sesji Sejmiku Województwa Śląskiego radni poinformowali o zamiarze połączenia Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach i Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego. Obie te instytucje mają te same cele i zadania. W zakresie ochrony i upowszechnienia dziedzictwa kulturowego są tożsame, co uzasadnia potrzebę skorelowania ich działań. W wyniku połączenia ma powstać nowa instytucja – Regionalny Instytut Kultury.